Świat został sparaliżowany przez pandemię koronawirusa, który rozprzestrzenia się w szybkim tempie na całym globie. Ponieważ odosobnienie w domu jest jednym z głównych sposobów na izolację społeczną, często możemy się zastanawiać, czy nadal musimy codziennie brać prysznic, nawet jeśli nie wychodzimy z domu. Wszystkie nasze rutyny zostały mocno zakłócone, a ta zmiana nawyków wpłynęła także negatywnie na to, co robimy w normalny dzień. To jest poważny problem. Nie mamy już normalnych dni i nie będziemy ich mieli, dopóki stan mniej lub bardziej przymusowego odosobnienia nie zostanie zniesiony. W niektórych krajach odosobnienie lub wręcz kwarantanna jest obowiązkowa i stanowi środek narzucony przez obowiązującą legislację. Nie możesz go naruszać, ponieważ łamiesz w ten sposób prawo. W innych miejscach obowiązują łagodniejsze ograniczenia, które nie uniemożliwiają ci publicznego przemieszczania się, skracają one jednak godziny pracy i zachęcają do pracy zdalnej. W tych nowych dla nas warunkach oczywistym jest, że niektóre osoby spędzają dużą część dnia w swoim domu. Zastanawiają się, czy faktycznie powinny codziennie brać prysznic, nawet jeśli nie w ogóle nie wychodzą z domu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć, co dzieje się z naszym ciałem, gdy nie kąpiemy się regularnie, co stanie się z naszym ciałem, jeśli będziemy pomijać codzienny prysznic? Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa, którego obecnie doświadczamy na całym świecie, spowodował, że miliony ludzi zamknęły się w swoich domach. Z tego też powodu pojawiło się jedno pytanie, czy codziennie brany prysznic jest konieczny w celu dodatkowego uchronienia się przed tym drobnoustrojem, nawet jeśli nie wychodzimy z domu ani nie robimy żadnych rodzajów aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczmy, co mówią na ten temat eksperci. Ciało ludzkie przechodzi szereg zmian, kiedy nie kąpisz się zbyt często. Większość z nich wydaje się być dla nas szkodliwa, nawet jeśli nie byłeś aktywny fizycznie lub nie miałeś kontaktu ze światem zewnętrznym. Zmiany te i tak u ciebie nastąpią. Jedną z nich jest spowolnienie metabolizmu. Codzienny prysznic stymuluje wytwarzanie energii przez komórki twojego organizmu. A to z kolei wprawia w ruch różne procesy energetyczne, które w innym przypadku postałyby nieaktywne. Prysznic usuwa również martwe tkanki z powierzchni skóry. Przeprowadza ona ciągły proces wymiany komórek. Nosi on nazwę apoptozy, czyli zaprogramowanego obumierania komórki, który to proces umożliwia zastąpienie ich przez nowe komórki. Prysznic pomaga zatem przygotować teren dla nowych komórek skóry. I na koniec nie możemy zapomnieć o najbardziej oczywistym efekcie. Jest nim zapach. Nie powstaje on jednak wskutek nadmiaru potu. Jak można byłoby się spodziewać? Rzeczywistość wygląda bowiem tak, że jeśli nie myjemy się zbyt często, różnego rodzaju bakterie osiadają na naszej skórze. Gdy nadmiernie się nagromadzą, ich procesy metaboliczne oraz nagromadzona martwa tkanka ulegają rozkładowi. Patologiczną postacią tej sytuacji jest stan zwany dermatozą. Podczas kwarantanny codzienny prysznic pomoże nam po prostu zapewnić sobie dobre zdrowie naszej skóry. Dermatoza będąca wynikiem zaniedbania. Złac, dermatosis neglecta, jest chorobą, którą naukowcy odkryli stosunkowo niedawno, bo w latach 80. Głównym objawem dla osób cierpiących na nią jest tworzenie się pigmentowanych blaszek na skórze. Z upływem czasu płytki te zaczynają wytwarzać nieprzyjemny zapach. Powodem tej woni nie jest pot, ale procesy gnilne bakterii i nagromadzonej martwej tkanki. Chociaż rzadko zdarza się, aby ten stan występował u osób bez zaburzeń psychicznych, zaobserwowano go m.in. w grupach nastolatków, które miały skłonność do zaniedbywania higieny osobistej na poziomie wręcz ekstremalnym. Stan naszego obecnego odosobnienia prawdopodobnie nie doprowadzi do aż takiej sytuacji, ale ważne jest jednak to, by wiedzieć, że brak przestrzegania zasad higieny może doprowadzić do rozwoju tej choroby. Jak często powinniśmy brać prysznic? Jednak nie jest również zdrowym rozwiązaniem kąpanie się po kilka razy dziennie z obawy przed gromadzeniem się bakterii. Podczas okresu odosobnienia może u nas również wystąpić pokusa, aby brać prysznic w zasadzie co chwilę. Możemy to robić po prostu z powodu obawy przed zarażeniem lub też z nudów. Specjaliści zgadzają się jednak, że codzienny prysznic nie daje nam efektów przeciwnych do zamierzonych, chyba że bierzemy go zbyt często. Jeśli przesadzimy z kąpielą, możemy w ten sposób usunąć warstwę tłuszczu wykorzystywaną przez naskórek, aby utrzymać temperaturę ciała i chronić nas w ten sposób przed czynnikami zewnętrznymi. Utrzymanie higieny jest koniecznym procesem, o ile wymaga tego nasze ciało. Dlatego też eksperci zalecają nam codzienny prysznic, nawet jeśli nie wychodzisz z domu. W ten sposób aktywujesz swoje procesy metaboliczne, usuniesz z powierzchni skóry nagromadzenie martwych tkanek i zapobiegniesz tym samym gromadzeniu się szkodliwych bakterii. Warto przypomnieć także, że w czasach epidemii koronawirusa mycie rąk jest zupełnie inną sprawą. Proces ten
należy wykonywać nawet po kilka razy dziennie, szorując intensywnie dłonie mydłem i wodą, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Nawet przed wybuchem pandemii właściwe mycie rąk było częścią protokołu szpitalnego dla każdego przypadku wirusa lub bakterii. Znaczenie procedur dbania o zdrowie i higienę osobistą. Odosobnienie spowodowane koronawirusem lub samoizolacja zmieni nas fizycznie i psychicznie, ale procedury takie jak prysznic są bardzo przydatne. Jeśli uda nam się ustalić regularne harmonogramy dnia i sposoby działania, pokonamy to uciążliwe zamknięcie w bardziej uporządkowany sposób i przy mniejszej liczbie skutków ubocznych. Codzienne branie prysznica, nawet jeśli nie wychodzisz z domu, może być jednym z ważnych zadań mających na celu ustanowienie zdrowej, codziennej